Rozpoczynamy kolejny odcinek Wordbox Fabuła. Ja oczywiście jestem Wlotar i witam was w tym pięknym odcinku. Ostatnio, jeżeli nie oglądaliście, pojawiło się nowe królestwo Admirosa, Hadesa oraz Furmana. Są to krasnoludy, które się tutaj rozbiły. Jest zima, w sumie możemy za chwilę to zmienić znowu na jakąś wiosnę albo lato. Pojawiła się nowa wyspa z ruszającymi się drzewami plus... O, jest parę kurczaków. I mam nadzieję, że niedługo Wlotar, bo już nie Wlotar Junior, bo w poprzednim odcinku... Oj. Jeżeli nie oglądaliście, polecam sobie sprawdzić, bo Wlotar niestety umarł, ok? Mały spoiler, ale Wlotar umarł, później pojawił się Wlotar Junior, Mateniu Junior, przyjęli jakby teraz tą wioskę, ale w sumie Hogatli tak jest królem. No, bardzo jest to wszystko zawirowane, zakręcone, ale wiecie co nie jest zakręcone? Łapa w górę po tym filmem, jeżeli wam się oczywiście podoba i chcecie więcej odcinków oraz subskrypcja kanału. Dobra, słuchajcie, miałem taki plan, tylko nie wiem jak go za bardzo zrealizować, bo oczywiście Sylo jest naszym głównym złym, który będzie gdzieś tutaj miał swoje królestwo, ale chciałem zrobić taką wyspę widmo, na której byłyby same domy i to byłyby puste domy, bo zrobilibyśmy tak po prostu, że na przykład, a w sumie wiecie co, można od razu to zrobić, to będzie wyspa, na której będą same domki i na tej wyspie po prostu zabijemy wszystkich i później będzie taka dodatkowa lokacja do odkrycia, do przejęcia, na przykład jeżeli będziemy chcieli rozrosnąć nasze królestwo jeszcze bardziej i trzeba będzie po prostu sobie przejąć tam, zniszczyć te domy. Także za chwilę wam pokażę, na czym to dokładnie polega. Okej, weźmy, chociaż kurde, czy w tym miejscu chcę to robić? Chyba nie. Nie chcę w tym miejscu... Oj, nie to chciałem zrobić tutaj. Dobra, weźmy sobie, zróbmy taką kwadratową. Okej, będzie to o wiele ładniej wyglądało. Dobra, może być coś takiego nawet. W sumie ładniej wyszło, lepiej wyszło niż planowałem. Teraz musimy oczywiście to zamienić na trawę wszystko. Dobra, jest super. I w tym miejscu będą mieszkały elfy. Będą mieszkały, bo oczywiście za chwilę je zabijemy. Postawmy sobie ich troszeczkę. Oczywiście niech wybudują jak najwięcej domków. Wiecie co? Nawet jeszcze więcej ich postawię. Bo to musi być cywilizacja, która gdzieś tam kiedyś istniała, ale została po prostu... została zabita, została zgładzona. I w ogóle pamiętajcie, że z kodem Wlotar na gier 2 macie 3% zwrotu na zakupione gierki, jeżeli chcecie. Polecam sobie sprawdzić, link oczywiście w opisie. Dobra, wróćmy do tego. Czemu te elfy? Okej, elfy. Słuchajcie, ja chciałem naprawdę z wami podobroci. I nie chciałem używać takich rzeczy. Naprawdę nie chciałem używać takich rzeczy. Mówię, dobra, w tej serii się powstrzymam. Oj, troszkę za duży pędzel wziąłem. Dobra, jest dobrze. Weźmy tu jeszcze, pozrzucajmy granaty. Okej, mam nadzieję, że oni tego nie przeżyją, bo jeżeli to przeżyją, to mi troszkę popsują plany. Dobra, jeszcze tutaj. I chyba wszyscy zostali zabici, chociaż nie, ty jeszcze. Cyk. No, wszystko jest okej. Tu w ogóle jest jakaś jedna osoba, nie wiem kto to jest. Za chwilę sobie zobaczymy. Oczywiście tą wyspę zaraz im odbudujemy. Weźmy czas. I budują. Budują nadal, nic się złego nie stało, chociaż nie. No ja widzę, że oni cały czas... Co jest z nimi? Co jest z tymi elfami? Wy macie tutaj wybudować sobie bazę, później ja was zabiję i wszyscy będą zadowoleni. Czemu wy musicie robić takie problemy? Dobra, trzęsienie ziemi, siła. O, w sumie jakbym ich porzucał troszeczkę, może by się nauczyli. Może ugasić ogień oraz pomóc w rośnięciu trawy oraz drzew na żyznej ziemi. Ogień. Iskry, które rozpalałem przy kontakcie. A mogę na przykład ogień dać w tym miejscu? Nie mogę niestety ognia dać w tym miejscu, ale mogę dać błyskawice w tym miejscu i zobaczymy, czy teraz... nadal oni żyją. Nie mówcie, że stworzyłem jakiegoś nieśmiertelnego elfa. Dobra, chcecie? Mam nadzieję, że to was nauczy, żeby się po prostu do mnie... znaczy, żeby po prostu nie opuszczać tej wyspy. Bo troszeczkę mi psuje się plan. Co to jest? Czy to jest elf? Tak, to jest elf. No to... elfa już nie ma. Tutaj jeszcze jednego elfika musimy sobie zabić. Nie wiem, czy to był tam elf na górze, czy też nie. Dobra, mamy 13 osób. Okej, budujcie, tak. Wszystko ma być jak najbardziej rozbudowane. To ma być największa wyspa, jaką możecie zrobić. W międzyczasie możemy dać im z powrotem lato. Czekajcie, gdzie to się udawało? Tutaj podwyższenie temperatury. Musimy troszkę też zwiększyć ten piec. Musimy zwiększyć troszeczkę ten pędzel. Okej, i teraz czy pojawi się tutaj trawa? Chyba nie. Chyba trawy nie będzie. Chociaż nie, dobra. Powoli się pojawia.
Także jest wiosna, zaraz będzie lato. Dziwne jest, że tutaj tego nie ma. No to może jakiś deszczyk? Deszcz. No i od razu lepiej. Od razu lepiej, mamy wiosnę. Królestwo, o kurde, 55 osób moni mają. Ja w ogóle też mam 22 osoby. A co się z wami dzieje? Halo? Co się z wami dzieje? Bo ja tutaj widzę, że ktoś ma jakiś problem. I Tevi, 26 lat masz. W ogóle sprawdza, kto jest królem. Czy nadal królem wyspy jest Hogaty? Czy już się na przykład coś stało? Oho, Rimmelle! Nie mam pojęcia, jak tu wygląda drzewo genealogiczne, ale powiedzmy, że to jest Hogaty Junior. Bo Hogatego pewnie już nie ma, Hogaty już nie żyje. Niestety. A zobaczymy, jak to wygląda na tej wyspie. Czy tutaj także jest... Aha, nie. Czekajcie, kliknijmy sobie tutaj. Aha. O, widzicie, Admirosa też już nie ma. Nie, czekajcie, Admiros czy Hades byli królami? W ogóle, wow. Tutaj mamy gruby. 35 lat. Dobra, niech będzie... niech będzie Admiros królem cały czas. Szkoda, że mówię, to bym musiał grać naprawdę na prędkości razy jeden. W sumie, ej, ja mogę grać na prędkości razy jeden. I zobaczyć, jak to się wszystko dalej rozwinie. Nawet wiecie co? Mógłbym ustawić rośnięcie trawy, rozrastanie, wiek stworzeń. Stworzenia będą umierać od starego wieku. Dobra, to wyłączę na razie, tymczasowo, żeby co chwilę nie wprowadzać nowych zmian na wyspie, żeby, wiecie, nie nadawać im nazw. Na razie niech po prostu Hogaty będzie królem. Dajmy sobie jakiegoś... Lotara, co jest z tobą, kolego? O, jesteś głodny. Jesteś głodny, a wiesz, co to oznacza? Że potrzebujemy jedzenia. A jedzenie... jedzenie jest na wyspie elfów. Na byłej wyspie elfów, bo za chwilę te elfy zostaną zabite. Co ty tutaj robisz? No, z jakiego ty jesteś królestwa, co? Skąd ty pochodzisz? Aha. Dosłownie aha, bo widzę, że po prostu w królestwie Admirosa, Hadesa i Furmana jest tak źle, że ludzie po prostu uciekają w poszukiwaniu lepszego lądu. Tylko no nie mogą nic tutaj takiego znaleźć. Szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś się to uda. Kiedyś się to uda zrobić. Dobra, wiecie co? Zrobimy troszkę inaczej. Po prostu na tej wyspie jest owszem wyspa byłych elfów, bo elfy za chwilę zostaną zabite, ale te domy żyją. I będziemy musieli poprowadzić tutaj ekspedycję. Tylko w tym celu trzeba będzie zacząć budować most. No i oczywiście zaczniemy to dzisiaj robić. Wątpię, czy uda się ten most dzisiaj cały wybudować, ale w jakimś ciekawym miejscu. Gdzie ty idziesz? Kim ty jesteś? A dobra, zostałeś ofiarą po prostu. Dobra, okej. Okay. Taki most. Dzisiejszy progres na ten odcinek będzie wyglądał w ten sposób, że udało się wybudować Dlaczego wybudujecie? Dlaczego wybudujecie na moście jakieś budynki? Ja rozumiem, chcecie się rozrastać, ale nie tędy droga, nie o to chodzi. Fajnie byłoby, gdybyście no tą wyspę sobie przejęli. Nie wiem, co im muszę tutaj dać, żeby w końcu oni zaczęli, wiecie, chcieć walczyć z tymi drzewami. Chyba, że ja popełniłem mały błąd i muszę tutaj dyplomacja, przyjazne stwory. Aha, tylko nie, przyjazne zwierzęta, inne stworzenia nie będą atakować innych stworzeń. Nie, no to nie. Tego nie potrzebuję, bo myślałem, że chodzi o dyplomację. Ale raczej nie o to się roznosi. Dobra, wybudujmy sobie żyzną ziemię. Okej. Okay. Powiedzmy, że powiększymy tą wyspę. Tak. Tutaj i tutaj. Dobra. I później stopniowo będziemy to łatali coraz większą ilością ziemi i powinno być spoko. Dobra, ale widzicie, drzewa wyszły z lasu i chyba chcą nas zaatakować. Znaczy chyba, na pewno chcą nas zaatakować, na pewno chcą zniszczyć nasze królestwo. I pytanie, czy aha... Znaczy, czy wyspa sobie z tym poradzi. Ale żeby nie było tak pięknie, to tutaj lodowy potwór, starożytne stworzenia niosące zimno krainą, ich otaczającym, demon, piekielna kreatura. Nie, tutaj będzie co innego. I tutaj będzie to, gdzie to jest, zaraza. Rozpocznie wybuch epidemii. Wybucha w wiosce Admirosa, Hadesa i Furmana. Wybuchła epidemia. Te osoby, jest 5 osób zarażonych. Zobaczymy, czy uda im się tą epidemię przetrwać, czy też nie. A gdzie są drzewa? Aha, dobra. Drzew nie ma. W ogóle my mamy bardzo mało jedzenia. Nie wiem, czemu oni nie pomyśleli o tym, żeby zrobić jakieś farmy albo cokolwiek. O! Królestwo elfów zostało zniszczone. Ale chwila, kto to jest? Ty jesteś naprawdę krasnoludem, który aż tutaj przypłynął? No dobra. W sumie nie zabroniłem wam tego. Ja bym na waszym miejscu...
nie robił tego na razie po prostu, bo no, ta wyspa, na tą wyspę na pewno będzie potrzebna większa ilość osób, żeby to jakoś przejąć, ale tutaj jeden, powiedzmy, krasnolud dopłynął z powrotem do brzegu i dał znać, że gdzieś tam, gdzieś jest wyspa, o którą będą mogli się bić. Także uwaga, zaczęli także krasnoludy zaczęły budować most w tym miejscu. Dobra, powoli będą się budowali i wiadomo, dojdzie do tego, że na tej wyspie, którą pewnie powiększa, albo zostawimy taką, jaką jest, będzie się toczyła bitwa pomiędzy tymi dwoma królestwami i niedługo dołączy nowe królestwo. Tylko ja nie chcę na razie stawiać nawet, chociaż nie, czekajcie, to będę mógł zrobić. Będę mógł postawić zarys tego królestwa. O, coś takiego. Możemy jeszcze... O, tutaj... Tutaj i tutaj sobie zrobimy. Ja później to jakoś fajnie wypełnię. Ale to będzie właśnie nowe królestwo, które gdzieś tam się tworzy. I to będzie oczywiście królestwo Syla. Gąbka, czyści spalone piksele. Nie mamy tutaj spalonych pikseli. Zobaczymy. Wyspa 31 osób. Mamy zamek. Jak to wygląda? Jak wygląda w ogóle sytuacja na tej wyspie? Mogę sprawdzić jakieś informacje? Czekajcie. Lupa. Wiek świata. 80 lat ma. Populacja świata 96, sfory 14, zainfekowani 48, ilość śmierci 74, naturalne śmierci 0, śmierci z głodu 13, czyli słuchajcie, nikt nie dożył jeszcze takiego wieku, żeby po prostu się zestarzeć i umrzeć. Większość albo umiera po prostu z mojej głupoty, albo z głodu, albo z, nie wiem, co, zabijani przez jakieś tam stworzenia. Ilość domów 32, największa wioska, najbardziej zaludniona wioska, ale sekunda, czyli to oznacza... O, czyli tutaj wszyscy są zarażeni. Znaczy, może nie wszyscy, ale większość osób w tej wiosce. Mówię, ja nie będę im pomagał. Dałem im po prostu, żeby się aż tak nie nudzili w tej wiosce. Dałem im jakieś zajęcie. Będą musieli zwalczać tą epidemię. Tutaj mieliśmy no, ten problem z drzewami. Wiecie co? Nawet zrobię... O, reszta drzewek też ożyje. I niech niszczą. Niech niszczą domy wszystkim. O kurde. Oni się z kimś biją? Nie. Co te drzewa robią? Czemu one są podświetlone na czerwono, jeżeli nikt ich jeszcze nie bił? O, ktoś umarł. Nie wiem, czy to był Hogaty. Za chwilę zobaczymy, kto, czy mamy nowego króla, czy też nie. Ale z drugiej strony Flotar Junior, czy tam Flotar już, jest nieśmiertelny, więc moim zdaniem, jeżeli mielibyśmy wybierać króla, no to tego nieśmiertelnego chyba. Albo źle coś pomyślałem. Sipu jest mądry i jest gruby. I ma 47 lat. To spoko. No, brawo dla ciebie, Sipu. No to możemy... Hogaty Junior już był. Flotar Junior. Fylomat. Flomat. To jest nasze wspólne dziecko. Znaczy, nie, żeby nie było. To nie jest dziecko moje i Matiego. Tylko nasze rodziny później się połączyły, jakoś tam, wiecie, gdzieś dalej, prawnuki się połączyły i no mamy po prostu, powiedzmy, wspólne dziecko z Matim i to jest Flomat. Zobaczymy, czy Flomat poradzi sobie z zarządzaniem tym pięknym królestwem. Można troszeczkę im dać za to, że pokonali te drzewa. No to zasługuję na jakąś nagrodę i tą nagrodą było skasowanie tego domu, tak? Widziałem to. Za to, że tak długo przeżyliście, to tutaj macie troszkę złota, troszkę żelaza też może? Okej, żelazo, złoto. A jak będziecie chcieli, to sobie po prostu powyrobywacie z nudów nawet. I wyspa niestety jest zakryta. Musimy poczekać, aż ten deszcz minie. Oni nadal budują tutaj domy na tej drodze. Czekam na moment, w którym będzie można zaznaczyć, nie, tutaj nie budujemy, tutaj na przykład ma być farma. Albo okej, to jest miejsce, w którym możecie sobie budować te domy, bo aktualnie to wygląda, jakby budowali po prostu gdziekolwiek. Dobra, tu mamy żelazo gdzieś. Złoto? Chyba nie mogę jeszcze złota postawić, muszę poczekać, aż to minie. Dobra, chociaż z drugiej strony, po co im złoto, jeżeli oni sobie dobrze radzą nawet bez tego? Ani bez złota, ani bez żelaza nic tak naprawdę nie potrzebujemy, żeby tą wyspę rozbudowywać. Zobaczcie, cały czas... O, chciałem powiedzieć, cały czas jest więcej mieszkańców. No, nie poradzicie sobie z tym? Ej, weźcie nie róbcie sobie jaj. Halo, 11 osób. 10. No nie. To, ta epidemia to zaczęła się od 5 osób, a za chwilę cały...
całe królestwo po prostu zostanie zabite. No nie wyobrażałem sobie tak tego. I wiecie, miało, nie wiem, umrzeć 5 osób, 10, 15, 20, ale nie cała populacja królestwa. Ale dobrze, że wyspa sobie przynajmniej radzi. Czyli będziemy musieli zmienić troszeczkę taktykę, jeżeli oczywiście im się nie uda. Czy oni są zdrowi? Czekajcie. Weźmy sobie, podświetlmy jakiegoś jednego ludzika. Siema. O nie, dobra, jesteś chory. Ja jesteś na 100% plaga, pacyfista i atrakcyjny. Dobra, plaga. A widzicie, wszyscy są zarażeni. 12 osób. Dobra, jeżeli powiedzmy zostaną 3 osoby, to wtedy po pierwsze zmienię mniki na flotar, znaczy na furman, Hades oraz Admiros i ich wtedy uzdrowię. Jest tutaj coś takiego, powiedzmy, że w ramach jakiegoś tam sojuszu wyspa wyśle do was kapłana, żeby was uleczył. Tylko że z drugiej strony my nie wiemy, że znaczy wyspa nie wie, że królestwo Aha istnieje do tej pory. Więc w jaki sposób ja mam wysłać im? Chyba że Sylo wszystko obserwuje z góry i on widział. On wiedział, co się tutaj święci, bo to on tak naprawdę podłożył tego wirusa. Chociaż to jest może zły czas, żeby bawić się takimi rzeczami, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje za oknem. Ale pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie gierka i sobie tworzymy tutaj jakieś dziwne scenariusze. Także słuchajcie, mamy już zarys historii. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Tutaj mamy cały czas tą wyspę. Ja zapisuję gierkę. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli oczywiście wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I wiem, że trochę chaotyczne są te odcinki z Worldboxa fabuły. Ale ja tą fabułę, powiem wam tak, jak zaczynałem nagrywać, to miałem tylko plan na to, że zrobię taką wyspę z jakimiś budynkami. Okazało się, że te budynki żyją, że tutaj jest jakaś zaraza. Także wszystko jest wymyślone tak naprawdę na bieżąco i czasami są takie niekonsekwencje fabularne. Ale z drugiej strony, tak jak wspominałem, jest to tylko i wyłącznie zabawa. Także co, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa, hej!